Jedziemy na testy, panowie. Testy naszej nowej łajby. A za miesiąc Kolski. Otwarte nie mnie łoży, da za każdemu go milicyjskiej sobie stół. Chyba też po drodze jakie fajne będzie wystawę zjechać. Zawarga nie ma łoży. Skręcił w lewo. Nie, na końcu drogi. Bardzo piękna woda do testowania, przynęty spinningowe, różne. Tutaj w tym miejscu mamy bardzo ładny stok, głębokość do 20 metrów. Dalej mamy przewężenie, strefa, tarpie 20 kilo, szczupaki do 15 kilo sumy. Sakwy, w którym wkładamy bagaż, w związku z tym, że wiadomo, mamy częsty kontakt z wodą, wkładamy tak jak na przykład tutaj w plecak, przed deszczą. Echo sonda, która ułatwia nam wybieranie. Wody. Svea melony, to widzicie, to są melonery. Co jest najważniejsze w naszym urządzeniu? Oczywiście miejsce na piwo. Jest to urządzenie, które jest wykonane w sumie to co jest w naszej produkcji, jest to już pełna opcja, czyli mamy echosondę, nawigację, sakwy, uchwyty pod nawigację, oczywiście też można jeszcze domontować latarki do połowów nocnych, silnik, pawęż, wiosła, wszystko to, co jest wędkarzowi potrzebne. Oczywiście są tańsze urządzenia, które mogą być jednoosobowe, mogą być bez silnika, bez pawęży. To jest opcja najbardziej zaawansowana, to co po prostu powinno się znaleźć. Uchwyty na wędkę, no i co jest najważniejsze, dwóch wędkarzy. Витька Фомке належал, удивленный и грустный.
Panowie, piękna rybka. Pół jeziora trzeba płynąć, żeby wam pokazać. Proszę, weź. No i tak, słuchajcie, no po prostu, co by nie mówić, no profesjonalizm w każdym calu. Panowie, proszę bardzo. Bardzo ładna, prawie 2 kilo.